Bez tytułu, czyli onkozapiski. Początek końca. Podobno szewc bez butów chodzi. To przysłowie doskonale oddaje mój hart ducha i zanikającą niestety chęć do pisania. Po rozmowie z Natalią postanowiłam jednak, że spróbuję. Robiłam ostatnio czystki na moim telefonie, a to, co znalazłam, przyprawiło mnie o zawrót głowy i wylanie paru łez. Z ekranika mojego chujałeja spoglądała na mnie łysa, blada i wystraszona Agnieszka. Totalnie bezbronna kobieta, która wpadła w szpony tak popierdolonej i dziwnej choroby, jaką jest rak piersi. Obecnie, 7 miesięcy po chemioterapii, mam olbrzymią ochotę odnaleźć doktora Emmeta Browna i razem z Martym McFlyem cofnąć się do chwili, by jak najmocniej wyciskać samą siebie. Co ja wtedy myślałam? Ja nie umiałam już myśleć. A jedyne, czego chciałam, to odejść. Po cichu, po prostu, z godnością. Dzięki opatrzności tak się nie stało. A ten dziennik ma ci udowodnić, to moja droga, że rak piersi nie jest tożsamy ze śmiercią za życia. Po raku jest życie. I to jeszcze piękniejsze niż przedtem.